Mamy obliczyć stosunek dwóch wartości funkcji kwadratowej, przy czym znamy miejsca zerowe tej funkcji, zatem zapiszmy wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Po zastąpieniu x1 i x2 przez odpowiednio minus -1 i -3, dostaniemy taką oto postać. Współczynnik A, ten przy x do kwadratu, jest nieznany, ale na pewno jest różny od zera. W takiej sytuacji f od 6 to będzie a razy 7 razy 3, natomiast f od 12 to będzie a razy 13 razy 9. Nas interesuje stosunek tych dwóch wyrażeń, zatem skracamy przez a, tutaj jeszcze możemy skrócić przez 3 i dostaniemy 7 7,39.